Tomek Miodek, jest 7 rano, 29 marca, zaczynamy. Prawie 5 stopni. Dzisiaj temperatura ma być troszkę niższa niż wczoraj. Wczoraj mieliśmy ładny słoneczny dzień, dzisiaj widać jest pochmurny, ma zresztą dzisiaj jeszcze padać deszcz. I to chyba zaraz ma wystartować według prognozy pogody. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Ja teraz przy pszczołach się tu nie będę kręcił, bo muszę wysłać trochę uli, no i zapraszam do oglądania. Do tej pory udało mi się spakować 7 uli na palecie. No i rozpadał się deszcz, ale widzę już, o, słoneczko, nie? Widać troszeczkę, jaśniej się robi. To będzie chyba dzisiaj cały czas taka pogoda. No nic. Wydrukuję na tą paletę, co teraz robiłem, wydrukuję list przewozowy, rachunek i spróbuję spakować następne palety. Mam jeszcze dwie palety do spakowania. Piętnaście minut roboty i 2000 w kiszeni, nie? Prościzna. No teraz jeszcze tutaj mam klienta. Chyba za 3000 zł. W tej chwili już jest około godziny 12. Już przyjechał kurier Pocztexu 24. Zabrał te wszystkie małe paczki. Palety jeszcze stoją. Palety to zawsze odbierają gdzieś około godziny 3. Ci paleciarki. Ale w międzyczasie teraz zadzwonił do mnie Bartek z Feryk Myk, ten od Węzy właśnie. I prosił mnie, żebym mu dowiózł trochę miodu. Bo on tam sobie zrobił, on mieszka, on ma jego dom, jest koło kościoła i tam bardzo duży trafik ludzi jest. I on po prostu zaczął tam handlować moim miodem. I to fajnie wygląda jak na razie. Więc poprosił mnie, żeby przywiózł, to ja właśnie jadę mu zawieźć ten miód i przy okazji wezmę kamerę i zobaczymy, jak on tam się rozwinął, jak on tam robi z tą węzą. A już jestem spakowany z miodem do Bartka, ale jeszcze postanowiłem, że mu zaniosę po prostu stojak na miód, nie? Żeby tam po prostu ta jego wystawka jakoś ładnie wyglądała. Może mu to pomoże zorganizować te miejsce tej sprzedaży. Z miodem interes już mamy zrobiony, tak? A teraz co ty tutaj robisz? Autoklawujesz? No niezły masz, no faktycznie burdel masz. A podłogę dowaliłeś, chłopie. No, nic nie poradzisz. Podłoga cała woska. To jak będziesz zakładał swoją pasiekę, to tylko co wystarczy, zdrapiesz ten wosk z tego, z podłogi, nie? I masz już węzę swoją. Wow. No, trochę się tutaj zmieniło. Od czasu. No, też nowa maszyna. Nowe rzeczy. Jaką masz nową maszynę? Tak, do walce płaskie. Które? Tak. Aha. Aha. Ty, ale rzekomo kupiłeś dwie walce płaskie, nie? Chcesz jeden sprzedać? Tak. To te chcesz sprzedać, czy które? Ja chcę sprzedać, bo ja kupuję większe, wiesz? Bo ja mam dużo warszawskich. Aha. Warszawskie mi się słabo robi. Aha, ale ma... No, no, masz na warszawskie. No dobra, to ta maszyna... A ile za tą maszynę chcesz? Za to 5000. 5000 za maszynę, no. Ładnie tu pachnie woskiem. Ty jeszcze to czujesz jako, że ładnie pachnie, nie, czy syf? Ja już nie czuję tak woska. Nie czujesz? Nie czuję. No tu mocno pachnie woskiem. Jak cały czas od 8 do 23 siedzimy na domu. A biznes się ruszył? Tak. Dużo ludzi wysyła? No sporo, ale tutaj z okolicy się ruszyło. Nie? Głównie tutaj, naokoło, nie? No tak. Ale myślę, że też, o, dzisiaj przyszła patrzeć, ja nie wysokowałem. 40 kilo ktoś ci tu wysłał, tak? Pamiętam. Z Białego Stoku. Tak. Wow. I co to jest? Z Białego Stoku jaki? Na warszawski? To mamy na Langhoffa. Langhoffa? No. Lansz, tak? Dobrze mówię? Prawda, Langhoffa. Langstrot. Langstrota. Aha, Langstrota, no. Langhoffa to są walce, to węzy. A Langstrot to jest... No super, no fajnie. Mhm. No, kameruję, kręcę vloga właśnie jeszcze, że tak pracujemy cały czas po nocy. Bo to chociaż bym się ładnie ubrał. Dalej, cały czas. Która jest godzina?
A ja wiem, 20. 21, 30. Nie? 20:30, no, a my cały czas jesteśmy w robocie. Pszczelarze pracują. Zbliża się sezon i nie ma co się opierniczać, nie? Co? Przyjechał do mnie właśnie Dawid. Poczekaj, bo widzisz, mi się bajera też jest. Cały czas pracujemy, jest godzina 9:00. W tej chwili przyjechał do mnie Dawid z Legnicy. Tak, i co robimy? Pomieszamy pasiekę. Teraz jest. No i tak wygląda pomalowany. A zaraz pójdziemy do mnie na górę i ci pokażę, jak to wygląda, jak są powsadzane słoiczki, nie? No nie? W porządku. Solidny jest, nawet ze słoikami można wziąć i nosić. Jest mocno skręcony, te wkręty są bardzo długie. Mhm. Wiesz, wszędzie estetycznie jest ładnie zrobione, są nawiercone, gzyki, wiesz. Nie? Grek. Zobacz. Widzę przecież, no. Zlatują rękę. Też, zabieram. Od razu ten stojak to od razu 50%, pokaż ten stojak. Ten stojak to od razu 50% zwiększa sprzedawalność. Właśnie, ja muszę taki bajer wymyślić, że stojak, o, ja zaraz pójdę na stronę, tam gdzie mam w tym sklepie, gdzie ja sprzedaję, napiszę, że zwiększa sprzedaż 30%. Teraz jesteśmy u mnie już i tutaj właśnie stoi ten ten stojak. I tu mam taki zrobiony stojak powsadzany. To jest właśnie na ten, widzisz, na ten słoik taki mały, nie? I one wtedy ładnie, bo jak sadzisz 0,7 słoik, to one tak troszeczkę dotąd sięga. A te ładnie do końca wchodzą. Nie? I to jest moja oferta. Moja oferta to jest właśnie miód wiosenny, wrzos. Mam tutaj pyłek, a tu jest gryka. Jakaś tam z facelią zmieszana, nie? I to wygląda taki ładny stojaczek. On jest całkiem solidny, nie? A z góry wygląda coś takiego. Nie? A jakby ktoś chciał taki na skopiowanie, to jest na moim sklepie. Kupuję jeden i kopiuję. Kupuję jeden i kopiuję. Ale ja na początku myślałem, że ja będę je sprzedawał po prostu bardzo tanio, ale się jak doszło do tej roboty i szlifowanie, papier ścierny i te wszystkie, to mówię, nie, muszę go sprzedać za 160 zł po prostu, bo inaczej to się nie opłaca. Wolę to sam trzymać, nie? A mój plan jest na tym polega, że ja właśnie teraz się będę, to będzie moje handlowe narzędzie i ja teraz znajduję jakieś zaprzyjaźnione sklepy i tam po prostu sobie wstawiam te i sprzedaję, nie? To jest takie, no to jest takie narzędzie, nie? Można tak powiedzieć. Bo wtedy jest łatwiej handlować, bo nawet jak chcesz wejść do sklepu i masz tak zorganizowany stojak, to chętnie sprzedawca nawiąże z tobą jakąś współpracę, bo to jest po prostu wygodniejsze. To ładniej stoi, nie potrzebuje to jakiegoś, klient to od razu widzi, łatwiej można sprzedać. Co o tym myślisz? Zgadzam się z tobą. Idziemy do pracy, nie ma czasu. Jesteś ładnie? Trzymaj się. Uważaj, spokojnie na drodze, nie? Całe życie. No. Siema. Dzięki. Pa, pa. No i wchodzimy sobie teraz znowu na pasiekę. Bo to 6:30, więc o 8:00 się wszystko zacznie, więc można powiedzieć, że takie mam 2 godzinki teraz dla siebie. Mogę sobie napić kawkę i mam takiego luza, mogę sobie coś na internecie pogrzebać. A tak to widać, to jest taki całodobowy biznes, nie? No. Po idło chodzi. Jaka cisza. Ptaki zasuwają. To jest najfajniejsza pora. Ja na tym kończę. Dziękuję pięknie za oglądanie. Do następnego.